Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo szybki i smutny odcineczek, ponieważ w nocy prawdopodobno jakaś kuna albo no chyba kuna zjadła mi wszystkie gołębie. Jak widzimy, tych młodzików tutaj nie ma, leży tam jakiś starszy osobnik. Za chwilę pójdziemy sobie po drabinkę i zobaczymy, co tam się stało, ale no ale naprawdę no ciężka sprawa. No właśnie jestem po pracy, jest dosyć ciemno już, więc musimy się troszeczkę pośpieszyć, żeby troszkę tu poogarniać, pochować to, co zostało. No i co? Dzwoniła do mnie mama w pracy, jak byłem, że w nocy coś było chyba tutaj u, można powiedzieć, w gołębniku. Tu widzimy już pierwsze oznaki pióra ze starych gołębi, tu jakieś troszeczkę krwi. A, no i tak, dzwoniła do mnie w pracy, że rano, gdy otwarła, no właśnie tutaj gołębnik, wyskoczył stąd kot taki czarny, duży, kocru jakiś, nie wiadomo. Pierwszy raz mówi, że go widziała. No ale nie wydaje mi się, że mógłby on wszystkie gołębie wydusić. Jak widzimy, troszeczkę zrobiłem tu już przemeblowanie, bo szukałem ofiar. Jak widzimy, tutaj biedny już młodzik odchowany. Można powiedzieć, już dosyć spory. Tutaj tych dwóch nie ma. Tutaj został jeden. Widocznie musiała się czegoś wystraszyć ta okuna albo ten kocur i zostawił tego właśnie jednego gołąbka. Tutaj też nawet nie będę nagrywał pod klatką. A muszę wam powiedzieć, że pod klatką było bardzo mało miejsca, więc nie mógł być tak kot chyba. Bo coś musiało tam wcisnąć się i bardzo. No mała szpara była, nie wierzę, że to kocer tam się wcisnął. No wiadomo, ta klatka była pod całą ścianą, ją teraz przesunąłem, bo coś tam zobaczyłem właśnie, jakieś szczątki. Więc będę musiał je też pochować. No i co? Na chwilę obecną nie wiem, czy wszystkie gołąbki były zjedzone, zabite. No bo nie ma żadnego teraz tu. Wiadomo, jest. Mam nadzieję, że tak jak kiedyś przestraszyły się i uciekły te starsze, że gdzieś siedzą pochowane. No ale młodziki, wszystko, cała szóstka niestety poległa. No i tak wam powiem, ciężko, nie wiem co z tym robić. Będę musiał sobie chyba na chwilę obecną odpuścić w ogóle gołębie, bo no nie mam na to warunków. Dopiero może jak zrobię jakiś gołębnik lepszy, będę wtedy się starał bardziej o nie. No tu wszystko było wyzamykane, więc tędy nie było możliwości wejścia, tak samo tutaj. No te trzy otwory są zawsze otwarte, więc może coś tam tędy weszło. No nie mam pojęcia. Naprawdę. Aż mi się smutno zrobiło, jak się o tym dowiedziałem i zobaczyłem te szczątki tutaj. Bo gołąbki już były naprawdę sprawe. Niektóre te na polu już takie całkowicie upierzone były. Chociaż tam spodziewałem się, że mogą no zginąć. No bo wiadomo, tak jak wam mówiłem, tam zawsze sowa brała. No i byłem świadomy tego, że może tak się zdarzyć. No ale niestety tego się nie spodziewałem. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. No i nie wiem, co zrobić. Na razie, tak jak mówiłem, idę po drabinkę, zobaczymy sobie, co tam na polu się stało z tym właśnie starszym gołębiem, bo tam jest starszy gołąb zagryziony. Chyba, albo uduszony, nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. No jeden młodzik został, tak jak widzimy tutaj, uduszony. Nie ma w ogóle żadnych ran. Nie będę wam go nagrywał, żeby no, żebyście się nie urazili tym, albo ktoś nie miał jakichś pretensji, że nagrzewam takie rzeczy. No i co? W ogóle nie ma tych reszty młodzików. No tu jest jeszcze jeden, bo widzę obrączkę zieloną na nodze. Więc i to już byłby drugi młodzik, dwóch w ogóle nie ma. No i tych na polu też. Nie wiem, czy to gdzieś wyniosło. Już przeszukałem tutaj szopę. Nic tutaj nie ma właśnie. Czyściutko, więc tędy to nie uciekło.
Na górę też tam na pewno się nie wyspindrało. Więc musiało to wyciągnąć z powrotem. Pewnie przez tą dziurę. No nie wiem. Dobra, tak jak mówiłem. Idę po drabinkę. No i zobaczymy, co z tym u góry. Gąbką się stało. Widzimy się za chwileczkę. Okej. Okay. Mam już drabineczkę. Zobaczymy sobie, co tutaj z tymi się stało. Powolutku sobie wyjdziemy, trochę ślisko. Mam nadzieję, że drabina mi nie odjedzie. No i jak sami widzicie, gołąbek niestety. Uduszony wielaczek. Młodych nie ma. Musiała to być kuna, nie ma innej możliwości. Bo jak widzimy, nie jest ani poszarpany, ani jakiś zmasakrowany. Po prostu jest uduszony i jeszcze nie wzięty niestety. Spotkał go przykry los. Za chwilkę będę musiał je pozbierać. I no i zakopać, no bo co innego mi pozostało. Mam tylko nadzieję, że chociaż kilku osobnikom udało się przetrwać i uciec. Czekajcie, bo widzę tutaj jakiegoś gołąbka. Zaraz sobie podniesiemy jeszcze tu drabinkę i zobaczymy. Ale tak jak ocenię, na pewno to jest, musiała być kuna, bo no kot na pewno rozszarpałby. No i zacząłby jakąś konsumpcję, a tu wyniesione są wszystkie młodziki. Te, które są zostawione, to są uduszone, tak jakby przygotowane do wzięcia. No i co? Ja spróbuję tutaj włożyć drabinkę, chociaż może to być ciężkie, ponieważ jest troszkę za dużo, no ale... Ale spróbujemy, widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, nie mam może drabinki, ale mam taki prowizoryczny stojak. Zobaczymy sobie, czy tam coś jest. No jest. Jeden gołąbek. Wiecie co? Nawet nie będę go płoszył teraz na noc, bo już coraz ciemniej się robi. Może on nawet, widzę, na jajkach siedzi. Bo widzę świeże jakieś posłanie. Więc może to go uratowało. Ale nie będę go płoszył, bo szkoda właśnie, żeby wyleciał na pole i coś mu się stało. Mam nadzieję, że przetrwa. Ja tu to wszystko szczelnie poutykam, żeby nie było tych otworów. Pochowam zmarłe gołębie. No i co? No i miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że reszta gołąbów udało się uciec i wrócą do nas całe i zdrowe. Okej. Okay. Dzięki, trzymajcie się, do następnego.